dzisiaj będzie taka domowa dopowiadka, niekoniecznie taki tygodniowy odcinek mainstreamu budżetowego. Zresztą to zagadnienie wygrało w głosowaniu. Jest wyżej w głosowaniu w procentach niż w mainstreamie. Już przypominam, że mainstreamie ludzie jest to podseria, która nie jest generalnie tylko o unikatach. Jakby można było się spodziewać, jakby mogła sugerować nazwa, tytuł podserii. A propos mainstreamu budżetowego, on wygrał, będzie oczywiście, jak powiem, kolejne odcinki w ramach 7 zapowiadania tej miniserii. Pierwsze rozważenie to było odnośnie Marki Kolinkań, drugie odnośnie Marki Loreda. Natomiast będzie taki mały, myślę, dodatkowy odcinek, mianowicie na którego Kalwina Kleina spontanicznie się zgłosiłam. Monika pisała o Secret Obsession. Jakoś w pierwszej chwili po nazwie, muszę się tutaj w tym hałasie, nie skojarzyłam, ale jak zobaczyłam obecnie, przypomniałam, że kiedyś je sprawdzałam, miałam je na uwadze, kiedy jeszcze one były budżetowe. Już chciałam generalnie pisać, bo zaczęłam przekonać, że jest to unikat, że już niestety nie łapie się na tę kwestię budżetu mainstreamowego, że spotkał ten los, ten go los, że tak powiem, i może spotkać też inne zawody Kalwina Kleina. Dlatego właśnie na ten temat rozważamy, żeby jeszcze ustrzelić, że tak powiem, póki jeszcze te ceny są dobre, póki jeszcze nie stały się unikatami, póki jeszcze zmiany ich za bardzo nie popsuły itd. itd. Natomiast Secret Obsession już miałam pisać właśnie, że nie łapiłam się na to, ale sprawdziłam i udało mi się utrafić w fajnej cenie, także jeszcze takiej łapującej się. Także widzę, że zdarzają się jakieś takie też plafony ubytkowe sprzedawane przez osoby perfumowe, także jest szansa. Chociaż typowo tacy sprzedawcy, którzy zajmują się sprzedażą unikatów, już sobie te ceny oczywiście wywindowali, ale jest szansa na jeszcze budżetową cenę, także myślę, że warto mieć na uwadze. I ja ten zakup pamiętam bardzo dobrze, więc tutaj czekam, oni zachodzą i hałasują, gadają. Natomiast pamiętam ten zapach jako taką śliwkowość, taką upojną, to taką ciepłą, jesienno-zimową, bardziej jesienną. I bardzo pozytywnie ten zapach odebrałam, nawet jeszcze na etapie, gdy praktycznie z żadnym Calvinem Kleinem mi nie było po drodze. Teraz jakby wracam do tej marki, bo ona tak iście się wyróżnia na tle reszty mainstreamu i po prostu sprawdzam, jaki jest odbiór właśnie po latach tak naprawdę. I są takie zapachy, do których może trzeba też generalnie dorosnąć, nie trzeba je podpowiedzieć więcej razy, ale ten Secret nawet wówczas wydał się takim przystępnym i takim od razu do, że tak powiem, do zdobycia. W sensie nawet tak spontanicznie byłam wtedy gotowa, miałam go mocno na uwadze, także bardzo się cieszę. Udało mi się też zakupić, tak jak mówiłam o tej okazji, fajnej cenie na Obsession Elements, które w takich testach pobieżnych wydawały mi się bardzo różne do dawnej Dolce Vita, Diora, także wydało mi się z tych wszystkich Obsession i damskich i męskich najciekawszy. Z takich, tak mówię, klasycznego i tego Obsession Night, zarówno damskich, jak i męskich. Więc zdecydowałam się, ale jeszcze nie odebrałam, dlatego że myślałam, że będzie dzisiaj fizycznie do odbioru w stacjonarnym Notino, ale jednak nie skoczyło, chociaż to powinno skoczyć. Nie wiem, może jeszcze skoczy. Natomiast ja już nie zdążę podjechać, bo już jestem totalnie na obrzeżach Gdańska. Zahaczę do tego TK Maxa. Więc tak naprawdę Secret